A, i to jest ta Yamazaki, tak? Ale to jest tylko taka mała, nie? Ale to możesz, wiesz, no. Ale jest, są sklepy, gdzie są. 720, kurna... 30 zł. 30 zł za ciapula. Widzę, że grają. Jesteśmy na tak zwanym dachu budynku, gdzie są takie małe budeczki z różnymi rzeczami do jedzenia i mam nadzieję do picia. Żeby nie być gołosłownym, to pewnie zaraz gdzieś dojdziemy do... Ale zupełnie się nie czuję, jak był na dachu. Był zastawiony tutaj, wiesz, tam widać. Kurnia. Dobry plan. W ogóle się miejsce nie marnuje. Co ma sens? Z tamtej strony chyba lepiej było widać coś, nie? Tak. Ciekaw jestem, jak to będzie miała czułość. Młody jak jest? 86 piętro? Wieje. Frytki zamówione. Postanowiliśmy przeczekać to w wodzie. W wodzie podobnie, że jest bezpieczniej. Taka właśnie sytuacja. Trzęsienie ziemi dookoła. Na razie się nie boję. O, gdzie jest ten problem? Słuchajcie, wracamy do hotelu. 23 godzina. Goście stawiają sobie taki fajny neon. Sami mrugają. Jest dźwig i nie ma spania. Jest dziura w jezdni, trzeba ją naprawić. Nie czekać, kurnia, nie wiadomo ile. Dzisiaj ten, wiadomości sportowe oglądamy. No. Poszło mi dobrze. Bardzo dobrze mi poszło. Trochę majtki za co ciasne, ale ogólnie okej. Ale ogólnie poszło mi bardzo dobrze. Odjąłem dwa równe skoki. Jesteśmy na nartach latali. Ale już za dwa dni będziemy brać udział w tym. Skoczymy. O, patrz, patrz, patrz. Jakie zwarcie. A to mają trochę tych zawodników. No, tu jakaś to jest rozgrzewka, widzę. O. Tak, skocznia bardzo dobrze przygotowana. Aczkolwiek w tym roku federacja kombinezony dopuściła bardzo nie w porządku. Lądowaliśmy w Kyoto. W Japonii zarąbiście, że są te przechowalnie bagażu. To prawda, żeśmy już swój zrzucili do hotelu, a teraz szukamy takiej opcji znanej z każdej innej stolicy czy miejsca na świecie, czyli jump in, jump out bus, żeby sobie wykupić bilecik na jeden dzień i sobie objechać wszystkie największe atrakcje. Tylko trzeba zaznaczyć, gdzie jest Kyoto Exit po prostu. To jest nasz cel na teraz. O, jak ładnie pachnie. Robię się coraz głodniejszy, a ty młody bez śniadania, przypomnę ci, 12 godzina. Super audiofilska. Takich u nas nie ma. I myślałem, jako gwiazdki szafelin, jak przyznaję, to powinien też taką koszulkę mieć. Patrz, Technics Reference, klas 1. Czy dla miejscowych jebisów. Jebitsu beer. Ale to ja zakładam, że ten Technics musi tu być jakoś albo popularny, albo dla turystów jest popularny. No bo nie widziałeś z Denonem koszulki? Nie. Kyoto Tourist Center. To mi się podoba. I to bym chciał znaleźć. Czyli tam jest strzałka w tamtą stronę. O, i to był drugi hotel, ale tutaj po kurnia 3200 za dobę, trochę bez sensu. Spacey Masara brzmi fajnie, ale wiesz co to jest Spacey Masara? Jest zrzut napalmu niekontrolowany. Tego bym nie chciał robić w Japonii, bo oni już się wyczerpieli. Tam wiesz, podczas II wojny światowej. Możesz się zapoznać teraz z całą historią. Ja proponuję, zanim staniemy w tej kolejce, to może sobie wyjdźmy, bo może się okaże, że ten autobus stoi przed tym całym. Ale zorganizowane jak zwykle. To jest Azjan, tu się trzeba do tego przyzwyczaić, tu wszędzie jest kolejka. Tak, idziemy i właśnie chodzi nam o sightseeing bus. I to jest fajne, bo widzicie, tutaj połączenia już nie są takie fajne, a chcemy gdzieś tutaj jechać do jakiejś tej świątyni, mam ją zaznaczoną na mapie, i gdzieś tutaj. Tak więc najlepszy będzie taki autobus, który wie, gdzie jechać. Gucci, Prada, no to co się najlepiej sprzedaje na dworcu, no. Jaki fajny hotel. Kyoto Tower, czyli tam też chyba można wjechać sobie, jest jeszcze... Oj, tam można na przykład trochę browaru i potem z stylem play pijanego mistrza wrócić do hotelu, nie?
Tak mi się wydaje. Nie jest, wiesz, pokazane. Gdzie co ja? Kielce. Kielce? No to jesteśmy właśnie. Proszę pani. Słuchajcie, trochę inaczej wyglądają hop on, hop off. Nie są takie big busy jak w Londynie czy w Nowym Jorku. Tylko są zupełnie inne. Tu widzę, że taki klasyczny autobus jest. Czy trzeba sobie go ugruntować w pamięci, czego teraz wtedy wyszukiwać? Big camera. Co i mają z tym kamera? O, i centralna poczta. Jakieś anteny na dachu. Sympatyczne. No i to ustaliłeś, przyjacielu. To zajmij. Dobra, idę. E1, słuchajcie, taki Kalub jest, który jeździ w kółko. 11.45, pojechał przed chwilą, czyli będzie 12.05. Wszystko w temacie. Fart, 2000 jonów. Czyli co, za 2000? Za 2000 będziemy jeździć? One day pass only? Tak by to wychodziło. Czy to jest za ten? A nie, audio. Nie wiem, ile to kosztuje, to, ale to zaraz się dowiemy pewnie. Bus stop information. No i oblecimy sobie, mamy mapkę. Hop, hop, hop. Głodny jestem jak stodoła młody. To jest błąd, żeśmy nic nie zjedli. Bardzo dobrze. I tu już ustaliliśmy. Opłata za bus jest 2500. Dobra, tak. Tak jak wam mówię, chłopaki. Opłata za ten autobus jest 2500 z audioguidem. A bez audioguidu jest za 2000. I pan Miyagi będzie oprowadzał. Sam pan Miyagi. Patrzcie, jaka jest sytuacja jeszcze tutaj taksówkowa. Ta cała liczba ludzi to jest oczekujące na taksówki. Jestem, czy tutaj Uber funkcjonuje, czy raczej nie. Kiumi Zodera. Dobra, zapakowaliśmy się do autokaru. Tylko trochę myślałem, że będzie z otwartym dachem. Możemy otworzyć. Możemy otworzyć, ale przy temperaturze nie wiem, czy to jest dobry pomysł. A gdzieś tu się będzie wyświetlało, że gdzie my jesteśmy, czy coś takiego, czy nie? Ja będę mówił. Okazuje się, że Johnny Lama ma swój sklep z kowbojkami w Kyoto. Tego się nie spodziewałem. Aparat, no może byś chociaż jedno zdjęcie zrobił. Albo dwa, bo jak już tu jesteśmy w dziedzictwie narodowym Japonii, to nie są żarty. Żeby nie było mówione, że tylko się je i pije, się nic nie zwiedza, to dzisiaj będzie dzień ze zwiedzaniem dla odmiany. General Admission 600 jenów. Okazało się, że japońska toaleta w metrze nie jest najczystszą toaletą. Na szczęście nie, ja to weryfikowałem. Jest kierunek zwiedzania, cała duża grupa turystów. Patrz, blade twarze jednak tutaj mnogości przybywają. Myślę, czy w pałacu gubernatora Medianej Góry takich nie zastosować drzwi bramy wjazdowej. Słuchajcie, procedura lepsza tutaj jest, bo każdy na bosaka wchodzi. Nie trzeba tych trepków mieć. Patrz, jak gościu skromnie mieszkał. Fototapeta z tygrysami, młody i wszystko. Tak wam powiem, że specjalnie są takie te podłogi robione, żeby piszczały, że jakby ninja przyszli i chcieli wymordować wszystkich pracowników tego zamczyska, no to wtedy skrzypi podłoga i to im ratuje życie. Tak, to jest specjalny pokój, gdzie zostawiali prezenty dla szoguna. Ja o takim pomieszczeniu u siebie nie pomyślałem. Szogun to Kanagawa. Nikt nie może zbliżyć, nie ma to odległość. Musieli krzyczeć do siebie jednym słowem przez całą długość tego pomieszczenia. Mam nadzieję, że to słychać na tej kamerze, ale tam cały czas jak gdyby słychać takie ćwierkanie, nie? Jak się chodzi po tej podłodze. Specjalne zabezpieczenie anti-ninja. No kurnie, można sobie jeszcze zabezpieczyć parasol. Każdy ma swój numerek. Czyli opad deszczu nie jest tutaj rzeczą nie zdarzającą się zbyt często. Straszna lipa, bo w środku teoretycznie nie można kręcić. Młody, widzieć jakie są te na parasole klatki z kluczem? Podasz ten parasol, zamykasz i na klucz wszystko. Już tutaj specjalnie porywacze, porywacze parasoli. Ale widziałeś, że ten pan, który ściągał buty, miał po prostu folię na skarpetkę. Tak?
Ty, wiesz, że jakbyś miał bułeczkę, to wiesz, jak one by tutaj się wytegowały? Tu chyba nikt połowu żadnego nie robi. Ale jeden jest jakiś w innym kolorze. Oczko wodne. Patrz, ale one... Widać, że je karmią, bo żeśmy podeszli tutaj, wyglądamy i się z całej tej zatoczki do nas przypływają. Stary, no nic nie mam dla ciebie. Trochę się pogubiłem. Zastanawiamy się, czy ta piękna instalacja odgromowa, widoczna na pałacu Szoguna, powstała w momencie budowy tych budynków, czy to dołożyli? Bo faktycznie drewniany domek w konfrontacji z... mi z drugiego planu, w konfrontacji z tak zwanym piorunem, wyładowaniem atmosferycznym, nie miał zbyt wielu szans. O, jakie igły. Jak kują. Widzisz, jakie małe szyszeczki? Wiesz, jak Szogun mówił, to ja bym widział tam na górze. Bo ten kolor mi tu nie pasuje. I do roboty. Znaleźliśmy kapitana tutaj. Można wypoczyć łódź. Chodź, vending machine, może tam chociaż jakąś bułeczkę mają. Cans, bottles, papirent, gdzie się wyrzuca? Others. O, jest Kloss. Hans Kloss? Hans Kloss. Cześć, bo ja mam coś do rozdysponowania, a jestem głodny, a nie wiem, spragniony. Pozostawiam przy tutaj mój dobytek, idę do... Idź. Ja popstrykam trochę fotek. A patrz, ten nawet z wąsem był. Miał maskę z wąsem. Z wąsem. Złoty wąs. No. Wąs. Takie atrakcje są. Iż sowy są też. Ohayo gozaimasu. Są mi miecze. Ten jest jakiś warunek oryginalny. 430 tysięcy. Tak wygląda, że niejedną głowę mu ścieli. Ciekawe, czy to jest na przykład od japońskich tych żołnierzy z czasów II wojny światowej. Bo to raczej nie sądzę, że były takie, wiesz, starożytne. A tu są chyba już takie wersja nowoczesna, 87 tysięcy. Do otwierania kopert. A i tam w środku 30 tysięcy. Takie małe, to trzeba by sobie przywieźć, nie? Na pamiątkę. Są oryginalne japońskie gwiazdki ninja. Które najlepiej się wbijały? Nie wiem, ja zawsze rzucałem takim kawałkiem metalu. On się w locie zmieniał w gwiazdkę ninja. Wbijamy się na dzielnię, zobaczyć, co tu się dzieje. Wielki biały ninja. Wielki biały ninja, ale jedzie, słuchajcie, nie japoński wóz. Co się rzadko zdarzy.